Siemanko, ja jestem Lucek, a to jest Need for Speed Rivals. Będziemy dzisiaj śmigać samochodem Mercedes-Benz SLS Black Series. Brzmi poważnie, prawda? No, ale ten samochód jest naprawdę bardzo fajny. Poprzedni, znaczy SLS, który był w Need for Speed Hot Pursuit, niespecjalnie mi się podobał, dlatego że z tyłu miał taki podobny do damskiego depilatora. Ten ma jakieś takie wloty powietrza, inne takie pierdółki, które dają mu taki groźny charakter. I to mi się podoba. Mam tu zamontowane turbo. I tu już naprawdę, jeśli chodzi o rajdowca, jest to dość poważna prędkość. Poza tym zamontowałem sobie jeszcze tutaj falę uderzeniową. Właśnie jej użyłem. Hop, uwielbiam tą hopkę deski. Tutaj ona taką przewagę zawsze, że hej. Tak, ten obszar kojarzy mi się tylko i wyłącznie z lagami oraz w sumie z ciekawym odcinkiem z Bugatti Veyronem. No dobra, cześć. No i tak, musimy sobie właściwie zdobyć tylko brąz w tej konkurencji, w pościgu. Ktoś się tam nieźle rozwalił. Ale myślę, że złoto jest jak najbardziej w moim zasięgu, tym bardziej, że SLS jest już naprawdę szybkim samochodem. I za chwilkę włączymy sobie turbo, mam nadzieję. I myślę, że zgubię wszystkich. O ile ktoś mnie... No. Impuls zgubiony, super. Dobra. I tutaj mamy prostą i włączymy ładnie turbo. No to trzymajcie kciuki. Pyk. Ciśniemy. Kolczatki. Super. Ominęliśmy kolczatki i teraz kieruję się chyba w stronę gór. Nie, prosto, jednak jedziemy to. To jest już... Ja myślałem, że meta. Ile jeszcze punktów? Mamy jeszcze 3 punkty. Musimy skręcić w lewo na autostradę. Masz tam koleś łap. I tu trzeba niestety włączyć... O kurczę! Uderzyłem lekko o barierkę i skasowało mi się turbo. W sensie miałem naładowane do końca. Niestety jak się uderzy lekko w... łapię ten punkt. Jak mi uderzy lekko w jakąś barierkę samochód, to wtedy te turbo zaczyna się ładować po prostu od nowa. To jest kłopotliwe, ale też to można jakoś przeżyć. Tym bardziej, że już mi się znowu naładowało turbo! Ach! Genialnie. No nie, ludzie. Tam jest jeszcze koleś drugi. Jadę na ostatni punkt, man, what the fuck, tam idzie kościu w Audi R8, kurczę. Nie wiem, ja wygram tylko cudem, bez kitu. Dawaj, turbo! Jest. Załadowało się przed samym końcem, znaczy w momencie, kiedy trzeba było. Chociaż ostatni raz się włączyło, to bardzo dobrze. Kurde, ostatni raz? Nie o to mi chodziło. A dobra, tu mamy chatę. A nie potrzeba się z policjantami tutaj pieprzyć. Wow! On przeze mnie przeniknął. Rzeczywiście, tą grę tworzyło Studio Ghost. Chociaż to w zasadzie też Krateiron. No i myk. Jesteśmy w garażu. Wykonałem sobie zadanie dosyć proste. Ono było właściwie już w połowie przeze mnie ukończone. Bo jak mówiłem, jechałem gdzieś tam sobie... Co tu mamy? Jechałem moi Veneno i tam trochę tych zadań wykonałem. W powietrzu przez 5 sekund driftować 91 metrów za jednym razem. I przejechać... O Jezus, jakie proste. Nawet szkoda mi to pokazywać, ale dobra, pokażemy. Gdzie to możemy szybko wykonać? O, wiem gdzie, tutaj będzie dobrze. Chyba wykonam za jednym przejazdem. O, tu trzeba coś zrobić. Dobra. Zaczniemy sobie tu i tyle. No dobra. Okej, i w tą stronę. Tutaj jest długa, długa prosta. Za chwilkę będę jechał pod prąd. To zaliczymy tą jazdę pod prąd. Tu jest drift. Dość długi.
I tu powinienem zaliczyć, a już. Dobra. No to teraz jeszcze tylko 5 sekund w powietrzu. Tutaj zaraz będzie lotnisko, na którym właśnie przewidziałem sobie zrobić te 5 sekund, bo są skocznie różne i myślę, że to nie będzie problem. Poza tym mam wyposażone turbo i jadę oczywiście w złym kierunku. A nie, tutaj można wyskoczyć. No to skoczymy! Ale chyba zaliczone. Nie wiem, nie zdążyłem zauważyć. Ile? O, pół sekundy. No dobra, to nie było 5 sekund. Muszę przejechać... O, już mam prawie wykonane następne zadanko. Jest to bardzo proste. Chyba czwarty poziom, tak? Z tego, co tam widziałem. Ale wykonajmy sobie chociaż jazdę pod prąd. Tu po drodze będzie wyskocznia. Przepraszam, że znowu będę w tym samym miejscu, ale... Mam nadzieję, że to nie będzie jakoś wam specjalnie przeszkadzać. Ta okolica jest fajna, a poza tym gra mi chodzi w tym miejscu dobrze. No, wykonałem sobie zadanko następne i teraz robimy skok. Jadę asfaltem i... Ile? Skoczymy, nie wiem... 3 sekundy. No dobra, w drugą stronę. Kurczę, to musi być strasznie ciekawe oglądać, jak Lucek wykonuje zadania na tej samej skoczni. Sekunda mi brakuje. Cholera, 2 sekundy, pomyliłem się. Dobra, tutaj jest przejazd po drodze i na skocznia taka ukryta. I ona znajduje się... Kurde, policjanty. Tutaj! Dobra, zaliczone. Możemy wracać znowu do garażu. Garaż jest tutaj. Także bardzo prosta sprawa. Szybko i na temat wykonałem to w moim SLS-ie, który wygląda przewspaniale. No dobra. Policjant już nie zdołał mnie dorwać. 15 tysięcy speed pointsów nowych. Tak, nowe zadanko. Patrzymy sobie. To był poziom chyba czwarty. Trzeci. Czwarty będziemy robić teraz. Traf 5 rajdowców technologią pościgową, srebro w dowolnym wyścigu. Kurczę, i znowu za jednym razem wszystko wykonamy. God damn it. Tu mamy wyścig, ale ja nie chcę już być w tym samym miejscu, dlatego zaczniemy sobie wyścig w tym miejscu. O tak. No i słuchajcie, pokażę wam teraz fajną sztuczkę. Znaczy, czy fajną? No, ciekawą na pewno. Na które, dzięki której możecie pobić niektóre czasy swoich kolegów, znajomych, czy to kogokolwiek. I to się robi tak, musicie mieć turbo i robicie, włączacie turbo przed wystartowaniem wyścigu i patrzcie, co się dzieje. No i tyle, jesteśmy już o tyle do przodu. Aha, tylko zapomniałem o jednej rzeczy. Znaczy, jest taka jest taki mały niuansik, bo to działa tylko na wyścigach, na których mamy punkt kontrolny gdzieś tak trochę oddalony od startu, bo jeśli pominiemy ten punkt kontrolny na starcie, to niestety będziemy musieli się do niego wrócić. Więc powtórzmy sobie zadanko. Tym razem już legalnie. Na niektórych wyścigach to naprawdę... O, fuck, ty gnoju. Na niektórych wyścigach to naprawdę działa, lecz na tym po prostu nie, bo punkt był kontrolny za blisko, masz klejku, oddałem cię. No i tu jest tak, nie wiem, czy niektórzy z was wiedzą, czy nie wiedzą jeszcze, ale jak ktoś nas dotknie też w czasie, gdy mamy włączone turbo, to te turbo nam się po prostu wyłącza niestety. Ale to mi nie przeszkadza. Fajne jest to, że te turbo dosyć szybko się ładuje. Ale to bardzo dobrze, bo dzięki temu możemy często uciec policjantom i ewentualnie dobić ich tak zwanym pierdnięciem. No dobra, skupmy się na zadankach. Srebro w wyścigu, trafienie rajdowców technologią pościgową. No kurczę, nawet podświadomie wykonywałem te zadanka, ale nie myślałem o nich. No to poczekamy na rajdowca. Jeden jest już tutaj koło mnie. No nie bardzo. Chyba muszę zwolnić, ale zaraz będzie meta i nie chcę przegrać. No, chodź. Dobra, dziękuję. O, jeszcze dwa razy muszę na kogoś kliknąć. Cholera jasna, namierzał mnie jakiś typ. Nie wiem, czy to policjant, czy to kto do cholery, ale już niech sobie namierzy, nie mam gdzie uciec.
Wow. Masz. Lubisz tak? Pięknie. Uciekam im. Za parę zakrętów będzie meta. I powinienem kończyć na pierwszej pozycji, bo raczej nic się ciekawego nie powinno zdarzyć tutaj. Znaczy niespodziankowego. Tak, tutaj sobie ładnie driftujemy. Tak. I nie mamy technologii pościgowych już żadnych, ani turbo, ani niczego. I niedaleko jest stacja, gdzie możemy się dotankować. Nie przewidziałem tego, że mi się skończy po prostu. A tak to bym wybrał wyścig, na który po prostu częściej byłyby warsztaty. Ale warsztat jest za kilka driftów stąd, więc nie ma problemu, żebyśmy się tam dostali, a przy okazji pokażę wam, jak fajnie się jeździ tym SLS-em. Właśnie, jego zaletą jest to, że naprawdę bardzo płynnie driftuje. Bardzo przyjemnie się nim jeździ. To zdecydowanie na plus. I tutaj są drifty. O, proszę was bardzo. Zobaczcie, jak pięknie. Długi, ładny, czysty drift. Zaleta SLS-a na pewno. No, pewnie dlatego, że ma napęd na tył. Chociaż to jest gra airgate'owa, dlatego tutaj nawet samochody z napędem AWD mogą spokojnie driftować. Chociaż trochę ciężej. Uzupełniło mi, dobra. Dobra, przy okazji wyzwę go na, proszę was, pojedynek. I tak jadę w tym samym kierunku, bo już nie chce mi się pod górę jechać, to załatwię go też. I tak, dokończyłem sobie to zadanie. Weźmiemy sobie jeszcze jedno. I myślę, że szybko to pójdzie to. I to sobie tym SLS-em właśnie dzisiaj zakończymy. Ale to spokojnie, to za chwilę. Jeszcze widzicie, że dużo rzeczy może się zdarzyć. Mogę przegrać ten pojedynek. Moim przeciwnikiem jest Lamborghini Gallardo. I właśnie goni mnie również policja. Macie pierdnięcie, chłopaki. Kurde, co jest? Zagapiłem się na policjanta po lewej. Jednocześnie totalnie spieprzyłem. Jestem drugi. Dobra, jedziemy prosto. Kurczę, ale mi... O, fuck! No patrzcie, jaki ten GPS jest zrypany. Po cholerę on mi tu pokazywał. No ja pierdzielę. O, przegram przez to. Ja pierdzielę, masakra. Nie mogę po prostu. Drażni mnie takie coś bez kitu. Zjazd był na prawo, a ten mnie pokierował prosto. Ja myślałem, że mogę sobie jeszcze spokojnie turbo włączyć, a tu nie. Tego właśnie nie lubię. A ciul, nie kieruję się teraz tobą. Głupi GPS-ie, wal się. Jadę sobie po swojemu. Dobrze mi to idzie, co nie? No tu, patrzcie, gdzie meta, gdzie mnie GPS prowadzi. Ja pierdzielę. Jaka masakra. Nawet nie ma sensu dojeżdżać. No dobra. No to chodźmy do kryjówki. Kryjówka jest już tu. Zdaje się, na pewno gdzieś blisko. Ale GPS-a na pewno pieprzę. Już widzę na mapce. Tu mam. Dobra, to tutaj. A, masz! Kurde, czemu drzwi się nie otworzyły? Ach, chłopaki nie załapali, o co chodzi. Mieli otworzyć drzwi, a to nie ma. Na turbo bym sobie wjechał, tak jak na zwiastunach to było. No, no dobra, to mamy wykonanych kilka zadanek w Mercedesie SLS. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. I wracajcie do mnie po więcej filmów z Need for Speed Rivals. Trzymajcie się, na razie, hej.